w tym samym składzie i nie ma innej formacji parlamentarnej, żadnego innego koła, żadnego innego klubu, który by w składzie niezmienionym, nieuszczuplonym, bez transferów przetrwał, no to to jest ładna rzecz. Zrobiliśmy wybory praprezydenckie, prawybory prezydenckie w 2019 na 20 rok i też nikt wcześniej czegoś takiego nie zrobił. Wszyscy najpierw nas w ogóle na wszelki wypadek nie umieszczali w sondażach. Dopiero za 5-12, jak już się tego nie dało ukryć, że zafunkcjonowaliśmy i całkiem sprawnie, to zaczęli nas notować, ale to była najlepsza okazja, żeby się wyleczyć z sondaży wtedy, w 2019 roku. Zapraszam was na początek, w środku i na koniec, wstępujcie, towarzysze, do partii. Bardzo tego ojczyzna potrzebuje, gdyż nie uprawia się polityki w pojedynkę, a kto próbuje, ten... Więc wstępujcie, towarzysze, do partii. Po to, żeby nam się więcej nie zdarzały takie rzeczy, jak dziś w Koninie, jak też i w innych miejscach. Od razu wyprowadzam z błędu i prostuję. Szanowni Państwo, to nie jest tak, jak się niektórym zdaje, że to Konin. To jak Polska długa i szeroka. Tak po prostu jest, że każdy polski patriota zostanie prędzej czy później faszystą, zostanie ruskim agentem, zostanie antysemitą, złym człowiekiem, mordercą matki ziemi, tak, którą zatruwa śladem węglowym. I co tam jeszcze sobie Państwo przypomnicie? Jeśli chcecie, zdecydujecie, albo już zdecydowaliście działać publicznie, politycznie i nie doczekacie się takiej stygmatyzacji, no to zastanówcie się nad sobą, bo może coś źle robicie, jeśli was jeszcze nie ogłoszono faszystami i ruskimi agentami. Tak. Co do tych faszystów, to zwracam uwagę na to, że to jest pewien fakt historyczny i pewna miła okoliczność, że jesteśmy w stanie w historii prześledzić jakiś logiczny łańcuch zdarzeń, akcji i reakcji. I otóż, co nie zawsze jest możliwe, jesteśmy w stanie z naukową ścisłością określić, skąd się wzięli ci faszyści. Otóż jesienią 1926 roku Politbiuro Kremlowskie, już po śmierci towarzysza Lenina, ze Stalinem, który jeszcze wtedy nie wymordował wszystkich konkurentów do jedynowładztwa, ale już działające sprawnie Politbiuro Moskiewskie, rozczarowane Polakami, a konkretnie Józefem Piłsudskim, który zawiódł nadzieje, które wiązali sowieciarze z zamachem majowym tego roku. Oni po prostu liczyli, że ten zamach uruchomi reakcję domina, która będzie prowadzić do szerszej destabilizacji kontynentu europejskiego, co być może pozwoli Rosji Sowieckiej na interwencję, czyli kto wie, może jakiś marsz wyzwolicielski na zachód. Więc Piłsudski ich poniekąd rozczarował i wówczas, jesienią 1926 roku, Politbiuro decyduje, jest dokument ujawniony, opublikowany przez pana profesora Bogdana Musiała, dokument zawierający dyrektywę, która po linii Kominternu, czyli międzynarodówki komunistycznej, Komunistyczny Internacional, Kominter, była transmitowana na cały świat, na wszystkie kontynenty, że uwaga, z Polakami, z Piłsudskim i Polakami, walczyć pod hasłem antyfaszyzmu. Politbiuro Moskiewskie, 1926 rok. Już prawie 100 lat, a dalej to działa. Dyrektywa kremlowska jest realizowana przez kolejne pokolenia wnuki sieroty po Stalinie, wnuki Kominternu.
I w związku z tym każdy polski patriota może na to liczyć, że się doczeka. I no cóż, to jest być może główna kwestia w tej chwili. Czy tak dalej będzie, czy tak być musi, czy tak już będzie zawsze? Bo jeśli miotają na nas takie obelgi i rozpowszechniają insynuacje nasi jawni i sprawdzeni wrogowie, no to to jest pół biedy. To się wtedy nie dziwimy. No, prosta sprawa. Ale cała bieda zaczyna się wtedy, kiedy wewnątrz naszej sceny politycznej tego typu stygmatyzacja zaczyna być używana w miejsce jakichkolwiek argumentów, jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji. I z tym właśnie w tej chwili mamy do czynienia. Jak Państwo zauważyliście, dyskusji żadnej nie ma, bo być nie może, bo jest po raz kolejny w naszym życiu zjednoczona koalicja ponad podziałami. Wszyscy zgadzają się co do pryncypiów. Tak jak przez 2 lata działała w Sejmie i Senacie, i kancelarii premiera i prezydenta zjednoczona koalicja covidowa od PiS do PO przez PSL, SLD, jakkolwiek oni się tam nazywają, z przystawkami, wszyscy zgadzali się, że mają się Polacy maskować, testować, szprycować, a kto tego nie czyni, ten jest... Też już czytałem takie rzeczy w ubiegłym roku, że to wszystko Kreml inspiruje, prawda? Czyja wina? Putina, że Polacy nie chcą się, nie garną się do punktów szczepień tak licznie jak i tak szybko, jakby sobie władza życzyła. Czytałem też już z 1,5 roku temu, że koronasceptycyzm właściwie podpada pod rewizjonizm Holokaustu, dlatego że ludzie, którzy są nieufni wobec oficjalnej wersji pandemicznej, pandemiopsychozy, no ci ludzie podejrzanie często w ogóle są sceptyczni, a zatem hołdują jakimś teoriom spiskowym, a zatem to jest rewizjonizm, negacjonizm i wszystkie sprośności największe. I teraz to się zbiegło. I teraz to się zbiegło, co mądrość ludowa najlepiej odnotowała w postaci rozmaitych szyderczych komentarzy internetowych, mnie najgłębiej w pamięć zapadł i najbardziej mnie rozśmieszył. Spodobał mi się taki mem: Adam Słodowy radzi, dziś pokażę Państwu, jak przerobić maseczkę na chorągiewkę Ukrainy. I tak to jest. Przećwiczone na nas przez pokolenia wcześniej, przećwiczone warianty, to oswajanie pokoleń Polaków z kolejnymi uzurpacjami władzy poprzez rzeczy z pozoru niewinne, a dla niektórych nawet miłe, takie rzeczy jak na przykład system tak zwanej opieki socjalnej. To było oswajanie pokoleń z tym, że rząd ma prawo, a nawet obowiązek sięgnąć państwu do kieszeni po to, żeby na różne wzniosłe rzeczy wydawać potem pieniądze i was nimi przekupywać. Oswojono z tym pokolenia Polaków i to kulminowało, to się przydało w ostatnich 2 latach, no bo w ostatnich 2 latach hulaj dusza, piekła nie ma, pełna bezkarność, chociaż nawet nie ustawowo jeszcze nie przeprowadzona i prawo przestało w Polsce działać już całkowicie i ostatecznie. Zniesiono wszystkie nasze wolności, upaństwowiono wszystko łącznie z naszym ciałem, łącznie z naszymi dziećmi. Odebrano Polakom jednym zdrowie, drugim życie, 100 kilkadziesiąt tysięcy zgonów nadmiarowych, czyli tych, których nawet oszukańcze statystyki rządowe nie przypisują działaniu wirusa.
Najwięcej ludzi umiera w Polsce od czasu II wojny światowej. Warto sobie zdawać sprawę ze skali katastrofy. Ponad 500 000. Wcześniej było 300-400 tysięcy, w poprzednim sezonie ponad 500 000. No, to jest hekatomba, szanowni państwo. I co naród na to? W większości nic na to, a niektórzy na to jak na lato. Ponieważ stworzono grupy ludzi, grupy zawodowe, środowiskowe, materialnie zainteresowanych tym, żeby to się nigdy nie skończyło. Żniwa covidowe dla niektórych przedstawicieli zawodów medycznych to było Eldorado, to były żniwa życia. Chwilo trwaj, jesteś piękna, przynoszę do domu jedni kilkadziesiąt, a drudzy nawet i kilkaset tysięcy złotych i to po prostu legalnie. Więc, szanowni państwo, przeszliśmy tę wirówkę, a ona się jeszcze nie skończyła, no bo przecież, jeśli się komuś zdaje, że to minęło i że nie wróci, to proszę czytać, traktat WHO ma podnieść walkę z pandemią na wyższy poziom międzynarodowy, ma to ujednolicić, no ale tymczasem wojna. I wszystkie te chwyty, wcześniej skutecznie zastosowane, działają teraz na etapie powszechnego wzmożenia i oburzenia wojennego. Sprowadza się to do tego, że publika została oswojona z tym, że nie działają prawa, że nie ma zastosowania zdrowy rozsądek do tej sytuacji, że nie należy pytać, ile to kosztuje, że nie należy pytać, a do czego to zmierza. Tak? Nie należy pytać. I teraz każdy, kto pyta, ile to kosztuje, do czego to zmierza, dlaczego państwo polskie zajmuje się gośćmi, przybyszami na zasadach preferencyjnych, a zatem dyskryminuje własnych obywateli, kto o to pyta, jest oczywiście złym człowiekiem, niegodnym Polakiem, jest wyrzutkiem społeczeństwa i zakału chrześcijaństwa, no i oczywiście jest ruskim agentem. Każdy, tak, i bądź faszystą, co na jedno wychodzi, no bo teraz od kiedy Władimir Putin wygrał casting na Hitlera XXI wieku, to się ładnie ujednoliciło. Można być jednocześnie ruskim agentem i faszystą, prawda? I szanowni państwo, moje przesłanie i moje wezwanie, zachęta, której nie mogę do państwa skierować inaczej niż zapraszając was na takie spotkanie, ponieważ czas antenowy, jaki mi przysługuje w mediach głównego ścieku, wyraża się cyfrą 0. 0 minut, 0 sekund, tak? Przekazu. Więc ten przekaz brzmi, szanowni państwo, nie traćmy zdrowego rozsądku, nie rozstawajmy się z tradycyjnym pojmowaniem kluczowych dla naszego istnienia narodowego, państwowego, a także życia rodzinnego kategoriami. Nie rozstawajmy się z tymi kategoriami. Jakie to są kategorie? No na przykład to jest suwerenność, niepodległość. I nie wstydźmy się reagować co najmniej zdziwieniem, kiedy prezydent sąsiadującego z nami państwa powtarza po raz kolejny, że nie ma między nami już granicy. Nie wstydźmy się zdziwić, nie uważajmy tego za niestosowne, kiedy prezydent Zełenski, przemawiając raz do dziennikarzy, a drugi raz do Zgromadzenia Narodowego przez internet w Warszawie, mówi, nie ma między nami granicy. Ja się zaniepokoiłem, że nie ma tej granicy, zwłaszcza, że kiedy tylko ta wojna wybuchła, zgłaszałem mój głos odrębny i upominałem się o to, żeby nie otwierać Polski na przestrzał i żeby nie prowadzić akcji humanitarnej, która nie byłaby humanitarna wobec samych Polaków. I
namawiam Państwa na to, żebyście... Daj Boże, dobry wieczór. Ale to tam Państwo nie stójcie, tylko... Zapraszamy. Tam w holu jest, widziałem, taka kanapka elegancka i dwa fotele. Jakbyście to panowie tu wtaszczyli, to myślę, że nic złego słowa nie powie, byle wróciło na miejsce. Więc, szanowni Państwo, nie było w historii takiej sytuacji, nie było takiej operacji w historii, żeby w ciągu 3 tygodni z jednego kraju do drugiego przejechały 2 miliony ludzi, a licznik bije, i żeby tym ludziom zaproponowano na dzień dobry status uprzywilejowany względem dotychczasowych mieszkańców, obywateli, podatników tego kraju. Bardzo proszę nie dać sobie tego wybić z głowy. To nie jest norma, bo po prostu takich rzeczy nie było. To się nigdy wcześniej, nigdzie indziej nie zdarzyło. Niektórzy potrafią się oczywiście żachnąć, kiedy mówię o dyskryminacji. Ale jak to rozbierzemy w szczegółach, to okazuje się, że tam, gdzie jedni są uprzywilejowani, tam inni są dyskryminowani. Mamy niewątpliwie przywileje w dostępie do lecznictwa, szkolnictwa, mieszkalnictwa, komunikacji. No i stoi długa kolejka, już może nie o tej porze, na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie z bomby otrzymuje się PESEL. Szanowni Państwo, bardzo Was proszę, nie dajcie się oswoić z tym, co się dzieje. Nie traćcie poczucia nadzwyczajności tej sytuacji. A ja bez kompleksu, ponieważ moim cienkim głosem uprzedzałem, ostrzegałem i zgłaszałem sprzeciw, ten mój sprzeciw podtrzymuję. Jestem przekonany, że za chwilę, jeśli sprawy będą szły tym torem i tym tempem, za chwilę okaże się, że ten PESEL upoważnia nosiciela do udziału w życiu publicznym, w życiu politycznym. Upoważnia mianowicie do oddania głosu w najbliższych wyborach. Może na początek wyborach samorządowych, może wyborach samorządowych, ale szanowni Państwo, moje obawy są takie, że w następnych wyborach będą gminy, w których wygra partia ukraińska, jakkolwiek będzie się nazywała, bo oczywiście jest dużo chętnych. Ci, którzy to robią, i cała zjednoczona koalicja covidowa, a dziś koalicja wojenna, liczy na to, że się podbuduje, tak? Że ten transfer wielki, ten zastrzyk, sztuczne sterydy demograficzne, że pozwolą wzmocnić ich elektorat, tak? I tej lewicy z lewa i tej lewicy z prawa. I to jest moja obawa i nie zdarzyło się do tej pory, a już blisko miesiąc, prawda, trwa ta operacja, a wcześniej była przecież prognozowana, była, nawet niektórzy wyrażali takie oczekiwanie, prawda, że to w ogóle nie 5 milionów, tylko 10 byłoby najlepiej, bo inaczej zawali nam się piramida finansowa ZUS. Otóż piramida ZUS i tak się zawali, i tak to jest przelewanie, dolewanie do studni bez dna. Natomiast to przemieszczenie, bo to właśnie już, szanowni Państwo, to nie jest opieka nad uchodźcami wojennymi. To jest przesiedlenie ludności. To jest zmiana struktury ludnościowej Rzeczypospolitej Polskiej w jej aktualnych granicach, a za tą zmianą zmiana socjologiczna, zmiana kulturowa i zmiana polityczna, szanowni Państwo. I jeżeli dziś wróćmy do naszej sytuacji tu w Koninie, udaje nam się spotkać w tak pięknych okolicznościach, ale jednak dopiero w 5. z kolei sali, po tym jak wcześniej energiczna akcja mediów gadzinowych i poprawnych polityków uniemożliwiła nam rozpoczęcie punktualne tego spotkania,
No to zachodzi pytanie, czy kiedykolwiek będziemy jeszcze u siebie na swoim. Czy też może właśnie został uruchomiony trend, który nieodwracalnie kieruje nas na ścieżkę, szanowni państwo, do rezerwatu indiańskiego. A rezerwat indiański ma to do siebie, że to wielki biały ojciec z Waszyngtonu decyduje, na jakich zasadach rządzi się rezerwat, a nie odwrotnie. A zatem destabilizacja wewnętrzna i transformacja ludnościowa, kulturowa, polityczna, a na scenie szerszej, regionalnej, środkowoeuropejskiej, kontynentalnej, globalnej scenie, grozi nam uwikłanie w wojnę. No i teraz, szanowni państwo, jeśli będziemy mieli jednocześnie trend skutkujący destabilizacją i utratą kontroli nad własnym terytorium, a z drugiej strony wszystkie twarde aktywa państwa polskiego, takie jak wojsko, policja, bezpieka, nie bójmy się używać tego słowa, administracja, będą zaangażowane w wojnę, no to będziemy jak człowiek, który, szanowni państwo, jest obezwładniony, ponieważ ręce, nogi zostały wkręcone w jakąś maszynkę do mielenia mięsa, pod jakąś kosiarkę, pod jakąś ciężarówkę z gruzem. Wpada człowiek popychany przez innych, zachęcany do tego. I obserwujecie państwo, ten animusz wojenny, który jest pompowany przez media, które znowu, jakie to jest ciekawe, że one przy pozorach kontrowersji w różnych sprawach, pozorach sporu politycznego, w tych kwestiach zasadniczych one są jednego ducha i jednego zdania. Te media, które tłumaczyły państwu, że trzeba, żeby dziadkowie nie oglądali wnuków, tak? 5 osób na Wigilii. Że trzeba, żebyśmy nie świętowali tradycyjnie, że trzeba, żebyśmy zamknęli nasze interesy, zamknęli nasze całe dotychczasowe życie. Ci sami ludzie teraz wzywają państwa do przystąpienia do egzaminu z moralności. Nie wiem, czy musiało to państwu wpaść w uszy, że Polacy zdają egzamin. Polacy zdają właśnie egzamin. To jest z jednej strony straszenie, a z drugiej strony takie, prawda, branie pod włos i granie na ambicji. Na tej scenie międzynarodowej to jest wiecznie żywe i wiecznie szkodliwe urojenie za wolność waszą i naszą, które ma służyć za jedyną dyrektywę naszej polityki zagranicznej. I tu moje weto. A na scenie wewnętrznej mamy mieć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dla wszystkich przez 365 dni. Tego żadne państwo nie uniesie. Tego żaden naród nie wytrzyma. Tego żaden budżet nie wytrzyma. Ale kto pyta, ile to kosztuje, ten jest złym człowiekiem i ruskim agentem. Prawda? Kto się pyta... Tak, życie jest bezcenne, prawda? Dlatego można było zablokować szpitalnictwo, można było przyprawić o przedwczesny zgon ludzi dziesiątkami i już właśnie w liczbie mnogiej setkami tysięcy, można było pozamykać dzieci do kwarantanny, przykuć do telewizora. Pomijając wszystkie inne kwestie, ja polecam to państwa pamięci. Mamy wzrost 30-40% zamachów samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Kto robi takie rzeczy dzieciom i młodzieży? Moim zdaniem zwyrodnialcy robią takie rzeczy dzieciom i młodzieży. Trzeba być zbrodniarzem i zwyrodnialcem. Pomijam inne kwestie, tak to jak tu między nami dorosłymi, ale kto robi takie rzeczy z dziećmi?
Więc tacy ludzie, którzy takie rzeczy robią, ci, którzy to zarządzili, którzy to wyegzekwowali, którzy posłali Wojsko Polskie, młodzież patriotyczną, kwiat naszej młodzieży, posłali w teren, żeby żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wtykali rodakom patyk do nosa. Tak? I tym ludziom macie państwo teraz zawierzyć los waszych rodzin, ojczyzny, tym ludziom, którzy przez 2 lata nie mrugnęli. Robili to wszystko. I te media, które przez 2 lata, no cóż, po prostu prowadziły permanentny lincz tych osób, które ze zdaniem odrębnym wystąpiły. I tym mediom macie państwo teraz wierzyć, co do celów, co do możliwości naszej polityki wojennej, a tymczasem to jest już polityka wojenna. Prezydent belwederski, ale także i premier, i superpremier dają wypowiedzi i wykonują gesty polityczne, podejmują działania, które bardzo wyraźnie plasują Polskę w tej sytuacji jako stronę wojującą. Nie neutralne państwo, ale stronę wojującą. I ja państwa pytam, czy jesteście gotowi na to, do czego was wzywa i o czym notabene uprzedza superpremier Kaczyński w swoim wczorajszym wystąpieniu. Włos mi się zjeżył. Pan prezes Kaczyński wyraził przekonanie, że konieczne będą być może poświęcenia. Tak? Poświęcenia. O nic innego mi nie idzie w tej sprawie, jak tylko o to, żeby państwo polskie nie realizowało żadnych projektów z preferencją dla kogokolwiek innego poza Polakami. Tak? To chyba oczywiste. Każde z państwa niechaj wydatkuje swoje pieniądze, siły, energię, możliwości rodzinne, jak uważacie. I ja nikomu złego słowa nie mówię, bo po prostu nie zaglądam nikomu do portfela, do życia rodzinnego się nie pcha. Ale władze rządowe i samorządowe nie mają prawa, uwaga, nie w sensie literackim, retorycznym, konstytucyjnie. One nie mają prawa działać inaczej niż mając na celu, na uwadze dobrostan i bezpieczeństwo Polaków. I jeżeli w tych dniach, tygodniach państwu przedstawia się los Polaków jako zaniedbywalny, gdyż należy ratować wdowy i sieroty wojenne, to może właśnie jest dobry szantaż emocjonalny, ale to nie jest zgodne z prawem i to nie jest polska polityka. Ja upominam się o to, żeby władze Rzeczpospolitej Polskiej, rządowe i samorządowe, prowadziły polską politykę. I diagnozuję, że nie prowadzą. Że prowadzą Polskę na wojnę z jednej strony, a z drugiej strony prowadzą nas na wojnę wewnątrz. Ponieważ gdyby ci przybysze z zagranicy, gdyby byli samymi najmilszymi ludźmi, których celem jest wyłącznie ciężka praca i solidna nauka i tak dalej, to szanowni państwo, powtarzam, nie było wcześniej w historii takiego eksperymentu socjologicznego i to będzie skutkowało wprowadzeniem napięcia do naszego życia wewnętrznego. No, po prostu. To jest nieuniknione. A jeśli będą napięcia, to będą i konflikty. A jeśli będą konflikty, to będą i dramaty z tego wynikające. I póki co niestety duża część naszych radarów sytuację tę traktuje jak pralki, w których te głowy prano polskie. Jedna pralka to jest właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czyli oswojenie narodu z czymś, co jest kompletnie nieracjonalne, ale uczyniono z tego rodzaj świeckiej religii, takiego kultu, który nie wnikając w to, jaki to ma sens, no niektórzy zrobili sobie z tego erzac religii. A drugie narzędzie, może to państwu się wyda dalekim skojarzeniem, ale uważam, że
projekt Sprawiedliwi wśród narodów świata. Sprawiedliwi wśród narodów świata niestety bardzo skutecznie oswoił Polaków z takim myśleniem, które prowadzi do złamania tradycyjnych zasad, jakich? No, porządku miłosierdzia. Porządku miłosierdzia. Jaki jest porządek miłosierdzia? Ordo Caritatis? No, bardzo prosty on jest, zdroworozsądkowy, że kto by zajmował się ratowaniem głodujących w Indiach, a zostawił własne dzieci niedożywione, to nie robi dobrze. Tak? Krótka sprawa. Nie robi dobrze, bo jest pewien porządek. Mamy nasze obowiązki stanu. Każdy z nas ma jakieś obowiązki. I trzeba się z nich wywiązywać. I państwo polskie, które nagle abdykowało z obowiązków wobec Polaków i tych Polaków, na koszt tych Polaków i na koszt przyszłych pokoleń Polaków ratuje świat, to państwo odeszło od swoich, powtarzam, konstytucyjnych zasad. Bardzo wyraźnie chciałbym to podkreślić. Nikomu nie stoję na drodze do tego, żeby spełniać czyny miłosierdzia. Ale jedna rzecz, co każdy z nas na swój rachunek, na własny użytek zdecyduje robić ze swoim życiem, no ale druga rzecz to jest miłosierdzie na cudzy koszt. Proszę sobie przypomnieć przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, która zawiera kilka bardzo istotnych wskazówek. Jedna istotna wskazówka jest taka, że ten Samarytanin, który zgarnia tę ofiarę wojny, czyli bandytów z drogi i transportuje do najbliższej gospody, przychodzi i mówi kilka słów. Mówi: opiekuj się nim, proszę, dopóki nie wydobrzeje. Nie do końca świata na przykład, tylko dopóki nie wydobrzeje. Bardzo wyraźnie zaznaczony horyzont potrzeb i oczekiwań. A drugą rzecz mówi taką: tu zostawiam pieniądze, a jakby trzeba było coś dopłacić, to jak będę wracał, to ureguluję. Tak? Gdyby miłosierny Samarytanin był człowiekiem zdeprawowanym przez państwo socjalistyczne, post-PRL-owskie, no to wyraziłby oczekiwanie, że gospodarz przyjmie poturbowanego wędrowca, sprowadzi jego rodzinę i ustąpi im połowę domu na dożywocie. Tak? Taki model byłby realizowany. Więc ja o tym mówię być może zbytecznie, bo być może państwo nie ulegają temu terrorowi, ale stosuje się terror wobec Polaków. Terror wydumanych, nieodpowiadających realizmowi katolickiemu oczekiwań moralnych. Tak? To nie ma nic wspólnego z moralnością. Robić, działać humanitarnie na koszt innych. Chwała wolontariuszom, ale nie czyńmy z wolontariatu obowiązku podatkowego, który będzie egzekwowany prawnie, a już jest egzekwowany. W ubiegłym tygodniu przeszła przez Sejm ustawa Ukrainiec Plus, która ustanawia przywileje, szanowni państwo, przywileje. Ot, taka tam drobna rzecz, że do Polskiej Akademii Nauk, to nie jest najistotniejsze, ale do Polskiej Akademii Nauk można przyjmować miłych uczonych, którzy nie będą nawet spełniali, prawda, wszystkich kryteriów, które spełniać muszą tubylcy. Jakaż to ciekawa rzecz, ta sama Polska Akademia Nauk w ubiegłym tygodniu rozesłała taki okulnik, że konkurs wiedzy szkolnej Pamięć Wołynia należy wstrzymać. Tak? Należy wstrzymać, bo po co fundować dzieciom jakieś dysonanse poznawcze, prawda? Po co mają dzieci? Śmiesznie pojawiła się inicjatywa, żeby nie uczyć się języka polskiego. Ale proszę pana, to jest to przecież pan mecenas Giertych
rzucił stachanowskie wyzwanie, żebyśmy sami skorzystali z okazji i się wszyscy nauczyli piorunem ukraińskiego. Myślę, że nowy ale pan mówi, niech pan nie mówi głośno takich rzeczy, bo co pan, przepraszam, najgłupszego wymyśli, to oni zaraz zrobią. Już w Warszawie to weszło na czołówki prasy. Podwójne, że tak powiem, oflagowanie, otabliczkowanie nas ulic. I to się dzieje naprawdę, szanowni państwo. To się dzieje naprawdę. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Teraz pada pytanie, powinno paść, no to co wobec tego robić? Co wobec tego robić? No kilka rzeczy by się dało wymyślić. Na przykład, z jakiegoś to powodu nie ma w ogóle takiej opcji, żeby pomagać nieszczęsnym ofiarom wojny, jeśli nie w miejscu ich zamieszkania dotychczasowym, to przynajmniej w granicach tego państwa, którego są obywatelami. W ogóle nie ma takiej opcji. Jeśli już Polacy mają takie, a mają gorące serca, czy ktoś przedstawił Polakom taką opcję? Polaku z Konina, jak cię stać i twoją rodzinę, wynajmij u Polaka, rodaka we Lwowie mieszkanie i oddaj je do użytku uchodźców z Naddniestrza. Tak? Nie, w ogóle nie ma takiej opcji. Trzeba na siłę stworzyć popyt, preferencje i oto minął tydzień zaledwie, od kiedy ustawa Ukrainiec Plus przeszła przez parlament i już mamy poprawkę do tej ustawy, poprawkę typu lub czasopisma, to znaczy jedno słowo skreślamy słowo bezpośrednio. Te preferencje mają się stosować już nie tylko do tych, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską bezpośrednio, ale także do tych, którzy jakąś drogą okrężną do nas dotrą. No to jest po prostu, naprawdę nie ma błędu i nie ma przesady w stwierdzeniu, że to jest tworzenie popytu na migrację. A zatem cezura czasowa jest w tej ustawie? Bo... Proszę pana, jest cezura czasowa, ale jak pan pamięta, premier Morawiecki ustanawiał szereg cezur czasowych. Nie pytam, na przykład wszyscy Ukraińcy mają prawo do ulg. Tak, ale proszę pana, no lockdown był, nie wiem czy pan pamięta, w marcu 2020 roku, był na 2 tygodnie. Więc naprawdę dla tej władzy to jest żaden problem. Żaden problem. Ważne, że została wdrożona pewna zasada fałszywa, szkodliwa, antypolska, antypaństwowa, pod różnymi urojonymi, załganymi pretekstami. Polak ma dobre serce i Polak czuje się obowiązany przystępować ciągle do tego egzaminu, żeby go zdać celująco, prawda? Ja, szanowni państwo, każdy jakieś tam ma swoje ścieżki życiowe i każdy ma swoje doświadczenia, które przydają nam się w rozpoznawaniu rzeczywistości. Dla mnie bardzo ważna jest historia. I można powiedzieć, że do polityki wchodzę tym labiryntem od strony historii. No i nie mogę nie pamiętać, jak to w 1941 albo 1942 roku odwiedza premier, wódz naczelny Sikorski prezydenta Roosevelta. Prezydent Roosevelt mówi: Polska, panie premierze, jest natchnieniem narodu. Tak? Sikorski za rok, dwa lata już nie będzie na tym świecie, a Roosevelt prawdopodobnie, kiedy to mówił, to już miał Sikorskiego z wszystkimi Polakami na krótkiej liście do sypu na śmieci. Prawda? Więc co robić? Pomagać ludziom, ale na Boga, z głową i rozsądnie. Teraz mleko się rozlało, teraz ta wielka migracja, popyt na nią został uruchomiony, ale tego czynić nie należało. Teraz w polityce międzynarodowej, szanowni państwo, mamy wojnę i niektórzy żyją już i tak wyraźnie są podekscytowani wizją chyba defilady zwycięstwa na Placu Czerwonym
redaktorzy Sakiewicz-Karnowscy będą tam w drugim szeregu za ministrami, premierami, będą odbierać tę defiladę z trybuny na gruzach Kremla, prawda? Nic takiego się nie wydarzy, szanowni państwo. Gdyby Rosja miała rzeczywiście upadać, to moje wyobrażenia powzięte na gruncie lektury historii podpowiadają mi przekonanie, że Anglosasi pierwsi pospieszą z pomocą, żeby Moskali podpierać, żeby nie upadli. Dlaczego? Prosta sprawa. To ta wojna, która w tej chwili toczy się na Ukrainie, no jednak na Ukrainie, a nie w Ukrainie, bo tego nawet się nie da po polsku powiedzieć. Więc nie dajmy sobie zrobić wody z mózgu nawet i na tym poziomie języka. A więc ta wojna na Ukrainie jest wojną per procura. Przez zastępców, przez substytutów. Kto walczy? Do ostatniego Ukraińca, a być może i Polaka, walczą Anglosasi z Moskalami, ale Moskale walczą z jednej strony z całym światem na tej szachownicy środkowoeuropejskiej, ale walczą też o to, czy uda im się zachować status imperialny, czy też spadną do roli wasala czyjego Chin, szanowni państwo. O to walczą też Moskale. I pozycja Chin jest tutaj nieodgadniona, ponieważ sygnały rozmaite są nadawane. Niektóre sygnały świadczą o tym, że oczywiście jak pojechał Włodzimierz Putin na Olimpiadę, no to tam zamienili parę słów, po prostu się umówili na tę akcję. Być może ta akcja miała inaczej wyglądać, być może Chińczycy wypuścili Moskali na zająca, bo może na przykład umowa opiewała na to, jak w 1939 roku, prawda? Hitler był ze Stalinem umówiony na to, że obydwaj ruszają. No i ruszyli Niemcy, przeszli do historii jako ci, którzy rozpętali II wojnę światową, a Moskale nie ruszają. I dzwoni Ribbentrop do Moskwy i pyta, a Moskale mówią, jesteśmy niegotowi. I mija tydzień, mija drugi tydzień i są niegotowi, tak? I tak do dziś jeszcze wersja historii obowiązująca na świecie notuje Hitlera jako tego, który rozpętał II wojnę światową, a Józef Stalin jakoś tak się prześlizgnął, prawda? To jest osobna historia, ale co z niej wynika? Po co te analogie tutaj buduję? Buduję ją po to, żeby tutaj wyrazić przekonanie, że wiele jest rzeczy, których my nie wiemy, bo wiedzieć nie możemy o tej wojnie. I z tego powodu, że jest mgła, zasłona dymna dezinformacji ze wszystkich stron, bo informacja, dezinformacja jest po prostu rodzajem broni w tej i każdej innej wojnie używanym. Więc, szanowni państwo, nierozsądnie i niepolitycznie jest, jak to się po staropolsku mówiło, kłaść głowę pod Ewangelię w sytuacji, której nie jesteśmy w stanie rozpoznać i przeniknąć. I kto się upiera, że przeniknął i wie, że właśnie byleśmy tylko tutaj jeszcze posłali nasze wojsko i tych migów parę, to właśnie klękajcie narody i my wtedy, i to będzie nasz sukces, szanowni państwo, wojenny, no to jest bardzo, bardzo ryzykowne założenie. A ja uważam, że nie wolno ryzykować losem narodu i państwa. Bo kto pójdzie na wojnę w pierwszym akcie tego filmu, horroru sensacyjnego, to być może w ostatnim już nie wystąpi. A doświadczenia historyczne są właśnie takie, że kto się da zutylizować, wkręcić w tę kosiarkę, popchnąć pod ciężarówkę z gruzem zaraz na początku, no to już nie będzie przy stole rokowań, na jakiejś konferencji wersalskiej, czy wiedeńskiej, czy genewskiej, tylko będzie na stole rokowania jako danie lub przystawka. Prawda? I tego chciałbym, żebyśmy uniknęli. I kilka mądrości, szanowni państwo, których nabyłem w moim poprzednim, czy za poprzednim życiu, kiedy bywałem reżyserem filmowym. Głównie dokumentalistą, ale zdarzało mi się też terminować na jakiś większych planach filmowych, miałem moje własne plany, ale na tych planach filmowych zdarzało mi się spotykać ludzi barwnych i ciekawych i zapamiętałem kilka takich złotych myśli. Tak?
jedną myśl zapamiętałem, jak wypowiada pewien pomocnik na planie, czyli taka postać, nazwiska czasem w ogóle nawet nie przeczytacie Państwo w napisach tyłowych filmu, ale bywają sytuacje, w których wszystko od takiego pomocnika na planie zależy. I ja pamiętam taką nerwową scenę, kiedy właśnie już trzeba robić ujęcie, bo tu zdjęcia nocne, zaraz świta, prawda, koń nie chce ruszyć z miejsca, bo były trzy próby i potem już jak kamera rusza, to koń stoi, bo się znudził, prawda? I nerwy, straszne nerwy. Bo już wiadomo, że to ostatnia noc, ostatni dzień, trzeba zwijać plan, produkcja zbankrutuje i po prostu ktoś kogoś zabije albo popełni samobójstwo. I wtedy wychodzi nocne zdjęcia, świt zaraz, już tam się różowi niebo na wschodzie i wychodzi z krzaków taki, że tak powiem, post-PRL-owski pomocnik na planie, który przespał pięknie tę całą noc. Wszyscy się denerwowali, on tam gdzieś znalazł miejsce, gdzie do nikt nie widział i się mógł kulturalnie zrzemnąć. I on mówi, spokojnie, do filmu się jeszcze nikt nie spóźni. Więc ja parafrazuję to powiedzenie i mówię Państwu, spokojnie, na wojnę się jeszcze nikt nie spóźni. Proszę nie ulegać takiemu napięciu, że my teraz coś koniecznie musimy. Że musimy właśnie zostać po raz kolejny natchnieniem świata i musimy zdać jakiś egzamin moralny. Ja Państwa wzywam, proszę w ogóle nie przystępować do tego egzaminu. Proszę zostać na drugi rok w tej samej klasie. Proszę się nie bać spędzić reszty życia w ośnej ławce. Byle w jednym kawałku. Tak? Szczególnie, że nie od nas zależy wyjść. Więc skoro jak Pan mi podpowiada, tak, zgadzam się, nie od nas zależy wynik. Bardzo bym chciał, żeby Polska miała możliwości projekcji siły poza własnymi granicami. Chciałbym, żebyśmy mieli potencjał mocarstwowy. Jako poseł, członek Komisji Obrony Narodowej wraz z moją formacją upominałem się przy każdej okazji, a i bez okazji, żeby nieba przychylić Wojsku Polskiemu, żeby nie rozbrajać narodu polskiego. Tak? Mówiliśmy o tym wtedy, kiedy to jeszcze w ogóle nie było zrozumiałe, a na pewno nie było modne. Mówiliśmy o tym, jak to jest niebezpieczne, że naród polski jest najbardziej rozbrojonym narodem w tej części świata i w ogóle na globusie jesteśmy. W smutnej czołówce, czyli raczej tyłówce w tej statystyce. Na 100 Polaków 1,5, a może 2,5 sztuki broni palnej. 2,4. Brawo. Aktualne 2,4. My tymczasem, Szanowni Państwo, u wszystkich naszych sąsiadów wielokrotność tej liczby. U Białorusinów już w poprzedniej dekadzie to było 7-8 sztuk broni palnej na 100 obywateli. Na Ukrainie, no tam broń pojechała wagonami i była ostatnio rozdawana do ręki ludziom na ulicy, prawda? Na Słowacji, w Czechach, Polacy sobie tak lubią czasem poprawiać samopoczucie Czechami, prawda? No to w Czechach jest. Czechy praktycznie zmonopolizowały rynek broni krótkiej, amunicji w tej części świata. W Czechach to kilkanaście sztuk na 100 obywateli. W Niemczech 30-40, we Francji 50-60. W Teksasie, no to sami Państwo wiecie, że 150 na 100, prawda? I teraz myśmy się o to upominali, Szanowni Państwo. Myśmy się o to upominali i nawet teraz rzutem na taśmę, Szanowni Państwo, no prezentowaliśmy poprawkę do Konstytucji, którą Czesi od roku mają. Czesi mają od roku taką, że tak powiem, amerykańską poprawkę do Konstytucji, że po prostu co nie jest zakazane, jest dozwolone i wolno Czechom podnosić stan bezpieczeństwa narodowego i osobistego przez posiadanie broni. Wprowadziliśmy poprawkę, próbowaliśmy wprowadzić, ale ona oczywiście została wytropiona i odrzucona, poprawka Konfederacji do ustawy o obronie ojczyzny. Tak? Wstawiliśmy tam poprawkę, że każdy ma prawo do posiadania broni. Ale nie, no znowu zastanówcie się nad tym Państwo, co jest w głowach i w sercach ludzi, którzy na co dzień opowiadają o obronie narodowej, a upierają się utrzymywać Polaków w stanie powszechnego rozbrojenia. No najwyraźniej chyba bardziej się boją Polaków niż Moskali, władze warszawskie. No na pewno. Proszę Pani, podzielam ten tok myślenia. Sądzę, że ta wielka operacja zmierza do ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej,
przez uwikłanie nas w konflikt wewnętrzny, gwarantowany w tych warunkach, przez uwikłanie nas w konflikt międzynarodowy i wówczas na to wszystko wjadą starsi i mądrzejsi i zaproponują programy ratunkowe, pomocowe, oczywiście dla wyszprycowanych, legitymujących się stosownymi paszportami, oczywiście nie dla faszystów, nie dla ruskich agentów, nie dla antysemitów, kosmitów, prawda? Polecam Państwu lekturę cennej książeczki, która właśnie w tych tygodniach ujrzała światło dzienne, wyszła z druku, książeczka Radosława Patlewicza, Mędrcy Syjonu, nowe otwarcie, tak? Czy reaktywacja? Tak, widzę. Reaktywacja. Mędrcy Syjonu, reaktywacja. Ja Państwu polecam tę książeczkę, gdyż ona tym, którzy nie korzystają, nie posługują się zagranicznymi językami, pozwala zapoznać się z dokumentem, który opublikowany został 3 lata temu i ta książka referuje ten dokument. I właściwie o tym jest ta książka. I ten dokument jest dokument, który został opublikowany w roku 18 po konferencji, która odbyła się w Wiedniu. Konferencja o tytule Skończyć z antysemityzmem. A to jest raport, którego, uwaga, wydawca, wydawnictwo Freedom, 3 dom się to pisze, wydawnictwo chciało opublikować ten raport in extenso, ale nie uzyskało praw do jego publikacji. No i ponieważ sprawami to jest tak, że jak się procesujemy ze starszymi i mądrzejszymi, to możemy do końca życia nie wyjść z sądu, w najlepszym wypadku, albo gdzieś trafić do ciemnicy, więc wydawnictwo taki fortel zastosowało, że zgodnie z prawami autorskimi w tej książce autorstwa Radosława Patlewicza macie Państwo nie więcej niż 40% tekstu oryginalnego, a reszta to omówienie i komentarz. Oryginalnego tekstu tego dokumentu. I teraz co to jest ten dokument? Ten dokument, Szanowni Państwo, to jest dyrektywa. To nie są jakieś dywagacje, jakieś tam propozycje, postulaty. To jest dyrektywa. Tam czytacie Państwo, co ma być. Mianowicie antysemityzm ma być zwalczany. Właściwie dokładnie nie wiadomo, czy ma być kiedykolwiek zwalczony, ale na pewno ma być zwalczany. I ma być zwalczany we wszystkich dziedzinach naszego życia. Nie ma żartów. W polityce, kulturze, finansach, nauce, szkolnictwie, sporcie, religii. Wszystko to jest, proszę Pana, elegancko rozpisane. Na przykład są tam takie dyrektywy, że to jest fatalna sprawa, co tam katolicy czytają w Ewangelii, różne nieprzyjemne rzeczy, prawda, dajmy na to plemię żniące, albo jakieś takie niemiłe słowa. I tak nie może być. Nie powinny zapoznawać się z tymi treściami dzieci klas młodszych. Tylko dzieci klas starszych, które będą poinstruowane odpowiednio, gdyż katolicy, ale także i wyznawcy innych kultów powinni koniecznie zaangażować ekspertów, którzy wyposażą wszystkich w wiedzę o judaizmie, tak jak chcą go, że tak powiem, w trybie autoprezentacji prezentować sami Żydzi. Każde państwo ma przeznaczać 1% PKB na walkę z antysemityzmem. Uświadomcie to sobie Państwo. To jest otwartym tekstem napisane. I tylko na polski nie można było tego przetłumaczyć i opublikować. Tak? Dlatego sięgnijcie po książkę wyżej wspomnianą, Mędrcy Syjonu, reaktywacja. Czy też nowe otwarcie. Nigdy nie zapamiętam tego. Mniejsze. Wydawnictwo filmu. I tak dalej, i tak dalej. Każda organizacja ma przeznaczyć określony procent swojego budżetu na walkę z antysemityzmem. Więc, Szanowni Państwo, zauważcie, że ten temat nie istnieje w tej chwili, nie mieści się w polu widzenia, w tym spektrum informacji i dezinformacji. To jest jakiś czas praca. No więc, proszę Pana, ja to niniejszym właśnie przepowiadam, że zaraz wróci. Ale nie wiem, czy pan, zaraz... czy pan i Państwo spotkali się z takim projektem, to był projekt artystyczny, którego elementy był taki tak, w Berlinie. Tak. To taki jeden z balonów próbnych. Prawda? Jeden z balonów próbnych. No więc wtedy to nie zafunkcjonowało,
operacja Most 2 z różnych przyczyn się nie zaczęła, między innymi dlatego, że nie zaczęła się wojna perska, czyli nie nastąpił atak na Iran siłami Imperium Amerykańskiego i państwa położonego w Palestynie. Nie nastąpił ten atak na Iran, chociaż był już w opracowaniu i w gotowości. I nawet szanowni państwo, było to 10 lat temu. Ta gotowość już była tak zaawansowana, że nawet później można było przeczytać, który tam generał lotnictwa izraelskiego miał dowodzić operacją powietrzną przeciwko Iranowi. A konkretnie generał Amir Eshel, teraz już chyba w stanie spoczynku, ale wtedy bardzo aktywny, to jest z kolei taki lotnik, co to przeleciał na początku tego stulecia. Taka była uroczystość, salut honorowy, przelot nad Oświęcimiem, a tam na dole właśnie oficjele państwa położonego w Palestynie. I otóż on przeleciał poniżej pułapu chmur, ten Amir Eshel, i to było złamanie przepisów i procedur. I potem w Izraelu o to pytali i on powiedział, 800 lat słuchaliśmy Polaków i więcej już nie musimy. Więc taki gość miał dowodzić atakiem na Iran, ale dlaczego operacja nie została ostatecznie skierowana do realizacji? Gdyż Moskale włożyli kij w szprychy, to znaczy uniemożliwili skuteczne, jak to się nazywało, zaprowadzenie demokracji w Syrii. Tak? O Syrię się wywrócił kalendarz wojny perskiej. No i wtedy się nie udało, nie kijem go, to pałką. Jak sądzę, naród polski z tej operacji, która jest prowadzona i zaawansowana, naszymi własnymi siłami, za nasze własne pieniądze, naród polski ma, tak to powiedzmy, przyjmijmy taki poziom, na którym będziemy w stanie się zgodzić co do tego przypuszczenia. Naród polski wyjdzie zmieniony nie do poznania. Wyjdzie zmieniony nie do poznania. I będzie to już inny naród w innym państwie. Już za chwilę. I szanowni państwo, z tych wszystkich względów wzywam państwa do tego, żebyśmy opuścili kolejkę, żebyśmy nie szli na tę wojnę. Bo jeśli chcemy zostać w obiegu, a kogo nie będzie w obiegu, ten nie będzie mógł nawet próbować wpłynąć na swoją sytuację. Kto pójdzie na wojnę, ten może nie wróci w jednym kawałku, a może nie będzie miał dokąd wracać. Więc ja państwa wzywam do tego, żebyśmy nie byli wyrywni. Żebyśmy pierwszy raz w naszej historii wykonali taki zryw narodowy, który będzie na tym polegał, że mianowicie się nie zerwiemy. Że się nie damy wypuścić na zająca. Że zostaniemy u siebie na swoim i spokojnie poczekamy, bo na wojnę się jeszcze nikt nie spóźni. Jak powiedział generał Patton, nie chodzi o to, żebyście wy, moi podwładni żołnierze, polegli za naszą ojczyznę, tylko żeby tamte sukinsyny wcześniej poległy za swoją. O to chodzi, prawda? I tutaj nie skierowałem palca pod żadnym skonkretyzowanym adresem, tak? I nie cytowałem słowo powszechnie uważane za obelżywe, chociaż ma ono swoje umocowanie w tradycji literackiej polszczyzny, tak? Bo w pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska jest taka scena, w której pobudzony pan hetman Czarniecki chce ukarać żołnierza, który potworzył własne wojsko i woła, notuje Jan Chryzostom Pasek, XVII wiek, prawda? Generalnie czasy potopu, mówi pan hetman Czarniecki, dawajcie tu tego skurwego syna. Prawda? I to jest literatura polska, więc od czasu do czasu możemy sobie pozwolić na taki cytat z klasyki. Szanowni państwo, ale chciałem coś powiedzieć. Zaraz pan, bo ja już dojeżdżam do ostatniej kropki i ja państwu oddam głos za moment i nawet mikrofon panu. Szanowni państwo, ja nie mam wiedzy zakulisowej, nie mam gorącej linii, czerwonego telefonu, ani do Białego Domu,
ani na Kreml, ani nawet do Warszawy. Ja nie mam takiej gorącej linii. Ja operuję jako czarny charakter i margines marginesu. Ja operuję mniej więcej tymi danymi, do których państwo macie dostęp. Historia, polityka, bieżączka. Zachęcam tylko i aż do tego, żeby się nie godzić na rozstanie ze zdrowym rozsądkiem, żeby się nie godzić na rozstanie z tradycyjnym pojmowaniem suwerenności narodowej, niepodległości państwowej. Zachęcam do tego, żeby się nie spieszyć na wojnę i zachęcam do tego, żeby nie pozwolić na urządzenie całego państwa na kształt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla Wszystkich i żeby z hasła lelewelowskiego, masońskiego za wolność waszą i naszą, żeby uczynić główną i jedyną dyrektywę naszej polityki zagranicznej. Tylko i aż o to się upominam. A teraz oddaję państwu głos, dziękując za uwagę dotychczas. Pan chciał zabrać. Pan tu wspomniał o generale Pipatonie. Chciałbym powiedzieć, że on był bezpośredni, no i bardzo w dziwnych okolicznościach zginął. O tak. Ale mam inną sprawę. Ja chciałem wspomnieć tam sprawy jeszcze związane z rewolucją kulturalną w Chinach, Mao Tse-tungiem, bandą Czworga, potem tymi różnymi na Amurze przypadkami. Ja akurat byłem w Warszawie, jak te siedziały rzeczy tam, że Rosjanie życzyli lacerem tam tutaj tych Chińczyków. Była zorganizowana w Warszawie wielka demonstracja wszystkich zakładów, Waryński, tam te samochody osobowe na Żeraniu, inne zakłady, bursusy pod ambasadą chińską, no przeciwko Chińczykom. Tam wrzucania tam jajkami, ladoszyki, różne transparenty były. No i takie było zdarzenie, to widziałem na własne oczy, jakby pan to skomentował, taką symbolikę. W pewnym momencie się drzwi otwierają, chińskie ambasady wynoszą taką dużą mapę Eurazji. Od Uralu na wschód na żółto napisane Chiny, a od Uralu na zachód na biało napisane Polska. Pan to widział? Tak, ja to widziałem. No niemożliwe. To świetna scena. Nie żyje polsko-chińska granica. To bardzo, bardzo powiedziałbym ciekawa koncepcja. Wczesny mem. Jedna jest rzecz ważna, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Szanowni państwo, za 5 dni będzie albo nie będzie, dokona się albo nie dokona poświęcenia niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny Rosji i Ukrainy na dokładkę. I mówię, będzie albo nie będzie, bo dopiero po fakcie się dowiemy, może nawet nie od razu, co właściwie się dokonało i czy zostały spełnione te warunki brzegowe zakreślone w objawieniach fatimskich umownie, bo to trwało przez lata, prawda? I chciałem zwrócić uwagę na to, że to jest bardzo ważny punkt odniesienia, że proszę państwa, w Fatimie Najświętsza Maria Panna wzywała do nawrócenia Rosji, czy upominała się o nawrócenie Rosji, a nie o wymazanie jej z mapy. I to jest dla mnie bardzo ważny punkt odniesienia, że Najświętsza Maria Panna, kto chce słuchać, niechaj słucha, nie projektowała anihilacji Rosji. Tak? I tak bym to zdiagnozował, że teraz następuje ostateczny koniec II wojny światowej. Ponieważ II wojna światowa trwała tak długo, jak długo trwała wersja historii podyktowana przez zwycięzców II wojny światowej. Przez zbrodniarzy wojennych. Stalina i Roosevelta. To oni podyktowali obowiązującą jeszcze do wczoraj wersję II wojny światowej. Ale jak wcześniej zauważyłem,
i Państwo zauważyliście, Władimir Putin został Hitlerem nowego stulecia i teraz już ta wersja historii II wojny światowej już nie może być tak łatwo propagowana i tak bezkrytycznie przyjmowana. A to była wersja, w której Armia Czerwona jest armią wyzwolicielską. No i wiadomo, że tam, gdzie Armia Czerwona jest armią wyzwolicieli, tam nie ma miejsca na niepodległą Polskę i Polaków, tradycyjnych Polaków. No i teraz to się załamało. I pytanie, czy państwo polskie wykorzysta te szanse, to okienko, to przełamanie narracji stalinowsko-rooseveltowskiej. No, jak na razie państwo polskie nie szuka sposobu, żeby ją wykorzystać, ale jak się załamała, że tak powiem, skrzydło, filar stalinowski, to państwo polskie umacnia filar rooseveltowski. I to jest kłopot. I to jest. A Roosevelt to, przypominam, ten gość, który mówił Sikorskiemu, że Polacy są natchnieniem świata. Polacy, Polska. Więc gdybyśmy to wszystko przeżyli jednak w jednym kawałku, jako naród, jako państwo, gdybyśmy się nie dali rozparcelować i rozprowadzić i wyautować z gry do rezerwatu, no to moglibyśmy z takich szans korzystać, z takich możliwości. Moglibyśmy brać udział w tej wielkiej grze. Ale nie stanie się to, jeżeli zostaniemy zutylizowani zaraz na początku tej rozgrywki i jeżeli na stałe trwale pozwolimy przyspawać Polskę do imperialnego rydwanu, skądkolwiek ten rydwan jedzie i jakimkolwiek językiem mówi woźnica. Chodzi o to, żebyśmy zachowali zdolność manewrową. Zdolność manewrową. A jeżeli prezydent już teraz na dzień dobry mówi, nie jesteśmy neutralni w tej wojnie. A ja się pytam, czy z tego będzie, to jest inna mądrość jednego mojego kierownika produkcji filmowego, czy z tego będzie chociaż kilo smalczu, że my przestaniemy być neutralni. No i na to oczywiście się wszyscy szlachetni ludzie obruszają, że jak tutaj o pieniądzach mówić, no a kiedy mówić o pieniądzach? A kiedy mówić o pieniądzach, tak? Jeżeli będzie po wojnie, to czy będzie czas na stawianie jakichś warunków? Czy nie teraz należy stawiać jakiekolwiek warunki i na zachód, i na wschód od nas? No i ogłosić nasz przetarg na sprawę polską. Kto da więcej? Kto da więcej? Ale tutaj nikt nie pyta, kto da więcej, tylko każdy pyta, ile naród polski może dać ze siebie, zdając ten egzamin, prawda? Po raz kolejny. Egzamin, którego nie sposób zdać, bo oni, co my doskoczymy do tej poprzeczki, to oni ją podniosą, prawda? To oni ją podniosą. Jak z tymi sprawiedliwymi wśród narodów świata? Ile by tam nie nasadzili tych drzewek w Yad Vashem, zawsze będziemy mordercami, rabusiami, antysemitami. Po prostu, no nie ma rady. Oni to po prostu wiedzą i nie ma takiego weterynarza, żebyście państwo poszli i dostali zaświadczenie z pieczotką, że nie jesteście wielbłądem. Nie ma. Po prostu to jest więc też z mojej strony wezwanie, przestańcie państwo się troszczyć tak bardzo o to, co o nas inni pomyślą. Przestańcie państwo się dawać wpędzać do tego zaganiać narożnika, że my coś musimy, bo inaczej świat powie. No nic, wiadomo, co świat powie. Wiadomo, że same najgorsze rzeczy, więc spokojnie, asertywnie pytajmy o pieniądze. Pytajmy Ukraińców o pieniądze. W kancelarii premiera Morawieckiego powiedzieć tak naprawdę, nie nam tutaj. No proszę pana, kiedy ja to mówiłem, póki jeszcze pod pretekstem niezamaskowania nie zostałem wyłączony z możliwości uczestniczenia w takich spotkaniach, to proszę sobie wyobrazić, ja to mówiłem. Ja nawet o tym kilogramie smalcu powiedziałem w roku 20, latem, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, wtedy, kiedy Warszawa odgrywała rolę hiperidioty pożytecznego, to znaczy Warszawa wpychała Aleksandra Łukaszenkę w objęcia Władimira Putina, bo to jest realny efekt, skutek działań rządu warszawskiego i prezydenta Belwederskiego. Całe to otwieranie jakiejś tam quasi ambasady czy siedziby rządu na uchodźstwie białoruskiego, prawda, na Saskiej Kępie Willa, premier Morawiecki osobiście, zdaje się, klucze wręczał. I co z tego mamy? Mamy tyle, że spójrzcie na teatr wojenny,
ukraiński. No, gdyby nie ta akcja, to by nie byli Moskale, nie mieliby możliwości atakowania Ukrainy z rubieży białoruskiej. To ja nie chcę oczywiście, nie chcę zamącać ostrego konturu przestępstw i zbrodni wojennych. No tak, ale to Rzeczpospolita Polska dostarczyła dobrych pretekstów do tego, żeby Moskale, żeby Moskali wyciągnąć na linię Bugu. Tak? Więc mówiłem tu, proszę pana. Mówiłem na swój sposób, no ale trzeba, żebyście państwo to powiedzieli. Trzeba, żebyście państwo nie sądzili dłużej, że ktoś inny to dla nas, za nas załatwi. Trzeba, żebyście państwo włączyliście, uaktywnili. No i jeszcze raz wznoszę hasło: wstępujcie, towarzysze, do partii lub związku zawodowego, bo tam za wami są takie roll-upy, trzy litery, WIG, WIG. Niezależny Związek Zawodowy Wolność i Godność. Ukonstytuował się ten związek 2 tygodnie temu na swoim zjeździe założycielskim. Jest formalnie zarejestrowany. A co to jest Związek Zawodowy? A, no to jest święta krowa, powiedział jeden z założycieli związku. I my tę świętą krowę musimy zagonić w szkodę tym, którzy próbują ustanowić system apartheidu sanitarnego. Bo do tego... On jest, proszę pana, dla każdego. W każdej kategorii wiekowej, branżowej może pan zakładać struktury zakładowe, międzyzakładowe i wszystko pan może. I teraz wstępujcie, towarzysze, do partii, do związku, kto może do jednego i drugiego, bo trzeba się bronić. Bo trzeba się bronić, bo operacja segregacji sanitarnej Polaków... Partia i OPZZ, tak? Tak, no, tak, to jest partia i OPZZ. Bardzo dobrze. To jest nasz, mam nadzieję, no nie nasz, bo ja nawet nie należę do tego związku. Ja tylko właśnie z satysfakcją notuję, że powstał i kibicuję temu przedsięwzięciu. Jakie jeszcze pytanie? Można? No pewnie. Mam pytanie, będzie słychać, związane może z wydarzeniem, które się stało na Smoleńsku ponad 12 lat temu, czyli Smoleńsku, a współcześnie wydarzenie poruszone, bo i w Rosji, na Ukrainie słyszeliśmy o haśle Smoleńsk. I teraz pełna zgoda do tego, co pan wspomniał, żeby nie wstępować, albo na samym końcu wstępować, albo lepiej nie wstępować do wojny. Opuścić kolegę. Tak jest. Opuścić kolegę. Natomiast jeśli my słyszymy haśle Smoleńsk i ja jako obywatel mogę się domyślać, bo my nie wiemy, tak? Nie ma informacji pewnych na zasadzie domysłu, wiedzy, co kto zdobędzie. Natomiast jeśli Anglosasi, czy więcej tego świata, nagle nam przedstawią jakieś dowody i będą chcieli, żebyśmy jako drudzy przystąpili, czy jako właśnie dołączyli do Ukrainy, no to czy będzie wyjście, jak pan sądzi? A proszę pana, ja sądzę, co sądzę, to ja wyłożyłem właśnie kilkanaście lat temu. Ja nawet zrobiłem 3 odcinki takiego zamierzonego na więcej cyklu dokumentalnego pod tytułem Zamach Smoleński. Bo ja nie wierzę w przypadki. Ja nie wierzę w przypadkowe katastrofy, w których giną głowy państw. Bo mówiąc krótko, jest statystyka takich katastrof lotniczych, w których zginęli jacyś prezydenci, premierzy, ministrowie. I we wszystkich tych powojennych przypadkach, no wcześniej to prawda, tam całe lotnictwo to się zaczęło na początku XX wieku, więc nie od razu prezydenci latali. We wszystkich tych przypadkach przyczyną albo stwierdzoną ponad wszelką wątpliwość, albo hipotezą numer jeden to zamach. Śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego, świeć Panie nad jego duszą, wraz z towarzyszącą mu ekipą i załogą jest pierwszym takim przypadkiem w dziejach, że mianowicie hipoteza zamachu w ogóle nie została postawiona. I w ogóle nie była włączona do formalnie prowadzonego śledztwa. I szanowni państwo, ja sądzę i wtedy wyrażałem takie przekonanie, że ktokolwiek to zrobił, nie zrobił tego w pojedynkę. Ja sądzę, że tego typu akcja musiała być dziełem konsorcjum. Tak? Że musiało być więcej wspólników w tym. Ja mówiąc krótko, nie wierzę w to, żeby to mogli zrobić
żeby to mogła zrobić Warszawa na występach gościnnych u Moskali i odwrotnie. Nie sądzę, żeby Moskale mogli taką rzecz przeprowadzić w Warszawie, a to przecież wymagało przygotowań, rozdzielenie delegacji, premiera, prezydenta. Różne cuda się działy. Nie sądzę, żeby to mogło być wykonane bez co najmniej zapalania lampek alarmowych we wszystkich innych poważnych służbach tego świata. We wszystkich. A jeżeli zostały zapalone lampki alarmowe, no to pytanie, czy były sygnały ostrzegawcze. Jeśli się pojawiły jakieś symptomy, tak, tego, że ktoś coś szykuje, no to pytanie, czy ktoś przyjechał, zadzwonił, wysłał maila złamanego z sygnałem ostrzegawczym, nasi alianci, sojusznicy bezalternatywni, czy się tutaj wykazali gotowością do tego, żeby spieszyć z pomocą? No nie, szanowni państwo. Wszyscy wspólnie i w porozumieniu zalali to betonem przemilczenia i manipulacji i na dodatek na koniec jeszcze do tego konsorcjum przemilczenia dołączyła aktualna władza Rzeczpospolitej Polskiej, która do władzy doszła pod hasłem prawdy o Smoleńsku. Prawda? Szła pod tym sztandarem i jak doszła, to sztandar schowała głęboko pod szafę. I tak, ja nie mam odpowiedzi na to pytanie wprost, ale ja podzielam pański niepokój o to, co to będzie, jak Polakom znowu ktoś rozpali wyobraźnię tą sprawą i nominuje jakichś konkretnych zabójcy. Analogia do Sikorskiego wypadku. Jeszcze raz? Do Sikorskiego. Ależ tak, bardzo silna analogia, proszę pana. Bardzo silna analogia. Tam też nie jest tajemnica. Bardzo silna analogia i Angolę, proszę bardzo, o, zauważcie, bo to jest też taki papierek lakmusowy. Państwo zauważyliście, że my zawarliśmy pakt obronny z Wielką Brytanią. To jeszcze w 2016 roku pani premier Szydło z panią premier May podpisywała. No i w ostatnich miesiącach ogłoszono nam szczęsną wieść, że poza paktem północnoatlantyckim my jesteśmy połączeni specjalnym węzłem z Angolami. No i czy ktoś pyta ich o to, dlaczego dokumentację zamachu gibraltarskiego będzie można otworzyć dopiero za następne pół wieku? Tak? Czy ktoś o to pyta? Czy ktoś stawia warunki komukolwiek? Czy ze strony polskiej są stawiane warunki Angolom, tak, towarzyszom amerykańskim? Czy ktoś stawia warunki Ukraińcom? Nie, Ukraińcom nie wolno stawiać warunków, bo oni są jak przerośnięte dziecko. Tak, taki osiłek, który już dorósł i ma biceps, ale ma niedostatek szarych komórek. I jego rodzice mówią nie, ciszonym głosem przy nim mówią, bo nie można mówić rzeczy różnych, bo się wtedy rozzłości i nie wiadomo co zrobić. Nie kop, tak? Spocisz. No to, no właśnie, nie kop pana, bo się spoci. Więc to jest przecież, w tym jest, uświadomcie to sobie państwo, ile w tym jest pogardy dla Ukraińca, że się, to głośno nawet niektórzy mówią, no umówmy się, że oni tego Szuchewicza, tego tam bezpośredniego ludobójcę, no byłoby fajnie, jakby gdzieś tam wycofali, schowali go gdzieś za kotarkę, no ale tego Banderę to już musimy im zostawić. To jest oficjalna szkoła jazdy w kancelariach dużych, rządowych, warszawskich, prawda, i prezydenckich. Tego Bandery to już koniecznie trzeba im zostawić, no bo ministra. Ale, no proszę pana, żeby tylko tego ministra oni zastrzelili i żeby tylko zastrzelili, ale generalnie no to jest przecież dzielne wojsko z widłami wobec bezbronnych, prawda? No to jest to. Więc. 14. Miejmy szacunek do Ukraińców i zacznijmy od nich oczekiwać tego, żeby wydorośleli, żeby byli poważni.
żeby byli poważni. A jeżeli ktoś nam tłumaczy, że oni taki rok Bandery to muszą od czasu do czasu ogłosić, no bo bez tego przestaną być narodem, no i oni, wiecie, no biedni ci Ukraińcy, tak z tą literaturą to tak średnio, prawda, no wielkich filozofów nie zdążyli jeszcze wydać, no muszą mieć tego Banderę, żeby się integrować wewnętrznie. To jest pogarda wielka. Nie ma okoliczności, które by kogokolwiek miały zmuszać do tego, żeby się budować na fundamencie kultu ludobójstwa. Prawda? Że mogliby się gnąć głębiej do średniowiecza, do chrześcijan, do chrystianizacji. No więc, ale to oni tam uważają, prawda, że i anglosasom tak to przedstawili, że jest kontynuacja, tak, od czasów Włodzimierza Wielkiego do dzisiaj, że to jest jeden kraj. Jakby nie mieli innych bohaterów. No, czy Petlura, proszę pana, pan by coś tam dla nich znalazł, tak, ale nikt od nich tego nie oczekuje, więc dlaczego mają się zmieniać, dlaczego mają szukać? Ale czytałam w prasie komunikat, to było parę dni temu, że nasz prezydent Duda podpisał porozumienie z Żeleńskim, iż odbudują na ziemiach wszystkie pomniki, w tym były Bandery, na ziemiach, w których zostały zniszczone te pomniki. To mnie w ogóle nie dziwi, że prezydent to podpisał. No, proszę państwa. To było chyba w kancelarii prezydenta jakiejś tam. Ja gdzieś tam była. A to był komunikat czy przeciw? Proszę państwa, nie mam. Nie, umknęło mi to. Nie wiem, czy tak jest w istocie, czy to jest jakiś akt formalny. Odnotowałem natomiast, to jeszcze przypis mały do tej zachęty do lektury książki, o której wspominałem. Wiecie państwo, jesienią ubiegłego roku wicepremier Gliński taki komunikat nadał, że przyjęliśmy, czyli on Gliński jako wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, tak zwaną roboczą definicję antysemityzmu. To jest taki ważny figiel, że na Polskę tylko, tak? Tak, że my przyjęliśmy, dołączyliśmy do grona tych cywilizowanych narodów, które przyjęły roboczą definicję antysemityzmu. A co to jest robocza definicja antysemityzmu? To przeczytajcie w tej książeczce, bo to jest całkiem formalnie inkorporowane do praktyki prawnej jawne bezprawie. Jawne bezprawie. Wracając do tematu do wojny, chciałabym, żeby pan się odniósł do zachowania rządu węgierskiego Orbana. No proszę pani, no i co? Można? Można. Można liczyć pieniądze. On jest sam w całej Europie, tak? Tam Bułgarzy. No to pani sama sobie odpowiada na pytanie, że okazuje się, że można. Okazuje się, że można nie pchać własnego narodu pod kosiarkę i nie ładować w koszta, że można po prostu robić interesy. Co by to nam szkodziło, nie dopłacać do tej wojny, tylko może na przykład uczciwie zarobić na tym, że coś się wozi. Na przykład, że coś się wozi. No ale nie, kto o takich rzeczach mówi, no to jest złym człowiekiem, bez serca, prawda? Bez serca jest ruskim agentem i powinien być wyświęcony poza nawias zdrowego społeczeństwa. Ale blokady wszystkie państwa przyjęły, prawda? Oprócz Węgier, tak? No, to znaczy, wie pani, generalnie wszyscy niby przyjmują i generalnie nawet do Włoch jacyś się tam dostali uchodźcy. Do Izraela to wiadomo, że tam robią selekcję na rampie, czyli na lotnisku. To znaczy legitymują ze szlachectwa, prawda? I jak ktoś nie ma takiej legitymacji, to po prostu nie wjedzie, no jawnie rasistowskie kryterium, jawnie rasistowskie kryterium, ale nikt złego słowa nie powie. Generalnie, proszę pani, tu i ówdzie rozmaite kwoty, ale do Polski prowadzona jest największa akcja przesiedleńcza. I wszędzie indziej to się liczy w tysiącach, może dziesiątkach tysięcy, a u nas liczy się już w milionach. A my cały czas jesteśmy między Niemcami a Rosją, tak? Niemcy, proszę też zobaczyć, Niemcy, szanowni państwo, no przemawiał prezydent Żeleński do Bundestagu, no i dostał oklaski i figę z makiem, prawda?
Ostatnią broń, jaką Niemcy przekazali, to było 2 nagie miecze. No to ostatni raz tak. Nie no, coś tam wysyłają. Wie pan, po prostu czyszczą magazyny. Niemcy czyszczą magazyny. Więc oczywiście to jest śmiech przez łzy, prawda? Ja nie wiem, kim ostatecznie się okaże pan prezydent Zełenski. Nie mam. Natomiast stwierdzam to i proszę nie mieć o to pretensji, że ja mówię, że nie wiem, kto to jest. No ja nie wiem, kto to jest, bo to się dopiero okaże. Pochodzenie jest znane. Z całą pewnością, tak. I nawet to zatoczyło szersze kręgi, to nawet było tak przedstawiane, że to jest właśnie... Zełenski powinien ogłosić się królem. Proszę pana. No więc różne rzeczy się dopiero pokażą i z jakiego powodu Polska ma być liderem działań zmierzających do eskalacji wojennej. No ja bym naprawdę wolał, żebyśmy się nie przepychali na siłę do pierwszego szeregu, na pierwszą linię frontu i tyle. Panie pośle, chciałem zadać pytanie bardziej w stronę właśnie bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwa posła, który walczy o to, żebyśmy my po pierwsze byli świadomi i teraz widzimy, jak pan jest zwalczany, jeśli chodzi o mównicę sejmową, jak pan jest zwalczany, jeśli chodzi o podróże po Polsce. I teraz przypominam sobie akcję, kiedy była ustawa przykowana hazardowa. Jeden poseł zginął w wypadku i dwóch miał wypadek. Tych dwóch akurat znałem osobiście i tak dalej, pracowałem u nich. Czy pan czuje się bezpiecznie? Jak to wygląda? Tutaj, w ogóle. Jako poseł. Czuję się wyjątkowo bezpiecznie. Czy były jakieś... Proszę pana, co ma wisieć, nie utonie. Aha, nie mówi pan tak jak... Ja bym się na bliski wschód chciał przenieść, bo czytałem taką książkę Diabeł, którego znamy, takiego byłego agenta CIA, żeby się dowiedzieć o Iranie coś i tak dalej. To była książka z 2008 roku. No i tam było parę ciekawostek, między innymi taka, że jedyni Arabowie, którzy dali Izraelowi po głowie, to był Hezbollah szkolony przez Irańczyków. I teraz na tyle się zorientowałem w temacie, że widzę w tej chwili, czy Izrael nie jest najbardziej zagrożony w tej chwili, a wkrótce będzie, od chwili swojego powstania. Dlatego, że ta zmiana cała teraz przez wojnę tej sytuacji geopolitycznej powoduje, że Iran nawet już chyba bez dealu atomowego będzie odblokowany, a oni mają taki potencjał, takie know-how w pewnych dziedzinach, że Izrael, nie wiem jak on będzie w stanie żyć w cieniu nas. Potencjalnego imperium irańskiego. To jest kwestia, wydaje mi się, że w ciągu 2 lat oni mogą się zdecydować. Proszę pana, już minęło 10 lat, a chyba nawet więcej, od czasu, kiedy pojawiły się w druku takie, pojawiło się takie sformułowanie Henryka Kissingera, który był takim, pozostaje do dzisiaj takim papieżem dyplomacji. I Kissinger wtedy miał powiedzieć, że za 10 lat Izrael nie będzie istnieć. Oczywiście było to potem dementowane, jak czytałem, ale wiadomo, że najciekawsze są te rzeczy, które się nie wierzę, dementuje. Tak, hrabia Gorczakow. Więc gdyby nawet on tego nie powiedział i gdyby nawet mu przypisano tylko takie słowa, no to fakt jest taki, że resurs geopolityczny państwa położonego w Palestynie wyczerpał się. I gdyby nawet nie działały żadne inne determinanty i gdyby nie zagrażał militarnie, gdyby nie zagrażała, no powiedzmy, niechęć wszystkich sąsiadów, na którą Izrael sobie solidnie zarobił przez czas swojego istnienia, to po prostu Izrael kończy się demograficznie. Kończy się demograficznie. Wszyscy sąsiedzi mnożą się, rosną, czynią sobie ziemię poddaną, a do Izraela to nawet... Teraz brakuje im wody jeszcze. No, woda i ludzie. Woda i ludzie. I w związku z tym, gdyby nawet nie działały żadne inne czynniki,
no to na poziomie, że tak powiem, zdrowego rozsądku generałów i troski polityków, Izrael musi mieć plan B. Musi mieć plan B, czyli plan pozyskania suwerenności na innym terytorium. Krótka sprawa, na innym terytorium. I ja mówiłem o tym przed laty, więc czemu miałbym nie powtórzyć, że używałem takiego sformułowania suwerenność, żydowska suwerenność wyspowa na Międzymorzu, od Odessy do Szczecina. I mogę to historycznie też wywodzić, szanowni państwo, bo jeśli coś było w historii, jeśli coś było raz, no to może przypadek. Jak było dwa razy, o, to już zatrzymajmy się nad tym. A jak trzy i więcej, no to to już jest pewien trend, niewątpliwie. Otóż sprawa żydowska w poprzednich stuleciach tworzy pewien wątek w grze mocarstw. I no mówiąc krótko, żeby nie robić z tego pogadanki do białego rana, co bardzo chętnie przy innej okazji, jak mnie państwo zaprosicie. Mówiąc krótko, koncepcje instalacji państwa żydowskiego w różnych innych miejscach poza Palestyną były w swoim czasie bardzo skonkretyzowane i bardzo żywe, jeszcze w XX wieku. I na pewno warto wspomnieć plan budowy państwa żydowskiego nad wodospadem Niagara. Notabene jesteśmy w miejscu pod kozacką. Przed I wojną światową była taka koncepcja, że tam jest taka wielka wyspa w miejscu, w którym się wielkie jeziora spotykają i te ziemie właśnie trzeba kupić. No jak kupił rząd federalny Alaskę kilkadziesiąt lat wcześniej od Moskali, no to trzeba kupić tutaj tę wyspę i tu budować państwo żydowskie. No i oczywiście są... Bo niektórzy myślą, że państwo żydowskie wymyślił Theodor Herzl w końcu XIX wieku, napisał książkę i wszyscy się nią tak przejęli, że stąd ta koncepcja. No nie, Herzl napisał o czymś, co było zawsze żywe i nigdy nie schodziło z horyzontu myślenia elity żydowskiej w diasporze przez wieki, przez tysiąclecia. Państwo na stepach nadczarnomorskich, dziś powiedzielibyśmy ukraińskich, państwo, które istniało w średniowieczu, miało judaizm za religię państwową, kult państwowy. I tradycja, pamięć Chazarii istniała w diasporze żydowskiej. Pisano o tym z kolei. W kolejnych wiekach odwoływali się do tego mędrcy Talmudu i mistrzowie tak daleko jak na przykład na Półwyspie Apenińskim, prawda? Odświeżali pamięć Chazarii. Przesiedlenia ludności przeprowadzone przez towarzysza Stalina, mówiąc konkretnie wywózki Tatarów krymskich, niektórzy, bo generalnie historycy raczej starają się nie chodzić po polu minowym, ale ci, którzy na nie wskazują, no to nie wykluczają, że było to przygotowywanie gruntu, można powiedzieć, czyszczenie placu budowy pod jedna z nową... Jedna z biskupów mówi, że to był projekt Nowa Kalifornia. No tak, no właśnie, Nowa Kalifornia. Niech się to nazywa Nowa Kalifornia. Tam ponad setki tysięcy Żydów osiedlono wtedy. No właśnie, no proszę. A te same projekty były realizowane jeszcze za carów. Były takie, wyobraźcie sobie państwo, jeszcze w XIX wieku były takie poronione projekty, że trzeba zbudować dla Żydów kołchozy, gdzie? No właśnie na Ukrainie, prawda? I to nigdy nie zatrybiło, nigdy nie zadziałało. Aćmy zdolności manewrowania. Tu mnie kolega, bardzo dobry towarzysz partyjny, mnie napomina, że już mija kolejny kwadrans, a ja nie wezwałem państwa do tego, żebyście wstępowali do partii. Więc wstępujcie, towarzysze, do partii i oddaję mikrofon koledze, który coś o tym powie.
Tak, tutaj pan poseł na pewno mógłby jeszcze wielogodzinną tyradę wygłosić i odpowiedzieć na nieskończoną ilość pytań, ale przechodząc od tej zasady od ogółu do szczegółu, tutaj wielu z państwa mówiło o tym, że konin jest wyjątkowy, że jest czerwony, że są problemy z salą, ale to nie jest prawda, bo takie problemy z salą i takie rzeczy wydarzają się w każdym mieście. W Zielonej Górze, w Opolu, w Ostrowie Wielkopolskim, w Kaliszu i tak naprawdę też były naciski na to, żeby nam odwołać salę. Były tutaj spojrzenie gazety, w której nie będę reklamował, maile i inne rzeczy gospodarne. Nie, to z kolei... A gdzie nie było? Nie wahajmy się, bo my po prostu jesteśmy bardzo wdzięczni prasie gadzinowej za reklamę bezpłatną i pozdrawiamy, tak, naszych psychofanów w redakcji poznańskiej Gazety Wyborczej i bardzo dziękujemy naszym agentom w Gwieździe Śmierci za to, że tak dobrze się spisują i wykonują zlecone zadania. Bardzo dobrze, tak dalej ludzie, towarzysze, czekają na was tutaj ordery, prawda, impektore już przyznam. To świadczy o potencjale pana Grzegorza. To na pewno, bez wątpienia. Ale no, widzą państwo, jaka jest rzeczywistość i mamy taką Polskę, a nie inną i innej na razie Polski nie będzie, jeżeli sami sobie ją nie wywalczymy. Polski nowej nie będzie od pierwszego. Jeżeli wy nie wstąpicie do partii, to nic się nie zmieni. Bo jakaś inna partia wstąpi do was. Albo zą. Przyjdzie po was jako tych niepoprawnych politycznie faszystów czy ruskie onuce. Także to jest jedyna droga tak naprawdę. Może nam się polityka podobać czy nie, interesować się nią możemy, ale ona interesuje się nami i ma wpływ na nasze życie. I tak bardzo dobitnie mi to pokazał pewien przykład, kiedy nie będę tutaj wymieniał jakby szczegółów, ale przyszło do mnie kilka osób z zawodu medycznego prosić o pomoc, ponieważ groziło im za to, że nie poddali się procedurze medycznej, której nie chcieli, zwolnienie z pracy. I była to garstka osób. Było to 5, może 7 osób, ale ja sobie z nimi rozmawiałem i pytałem ich, czy na początku też tak było. Oni mówili, nie, na początku chciało się nie szczepić dużo więcej osób. Ale tak naprawdę każdy sobie pomyślał, że on się prześlizgnie przez to i powoli kolejne osoby się wykruszały. Ktoś tam się zaszczepił jedną dawką, no bo w końcu, żeby mieć święty spokój, i tak dalej. Na końcu ich została garstka. A gdyby przyszli na początku po pomoc i byłoby ich nie 5 czy 7, tylko byłoby ich 30 i byłoby to 40% personelu, to dyrektor musiałby się z nimi liczyć, bo żaden dyrektor szpitala nie pozwoli sobie zwolnić 40% personelu. I jakby to wyglądało w mediach. Oni mogą sobie kupić szczepionkę, znaczy zaświadczenie. Ale nie o to chodzi. I właśnie to jest ten typ myślenia, że ludzie myślą, że jakoś się wywiną, ale... Oni umykają statystyce. Ważne zastrzeżenie, szanowni państwo. Sprawa, którą chcemy tu załatwić i o którą walczymy, to nie jest szprycowanie czy nie szprycowanie się. Nam, wolny wybór, nam chodzi o to, żeby nikt nie ważył się nikogo odpytywać z tego, co należy do prywatności, z tego, co należy do tajemnicy lekarskiej, prywatnej relacji między pacjentem a lekarzem, któremu on zawierzy. O to nam chodzi. I dlatego Związek, Niezależny Związek Zawodowy Wolność i Godność nie jest związkiem nieszprycowanych. Nie. Jest związkiem wszystkich, którzy bez względu na to, jakie decyzje podjęli w minionym dwuleciu, nie chcą ani samemu segregować, ani być segregowanymi. Tak? Ten związek jest dla ludzi, którzy nie chcą, żeby nasze życie było poddane apartheidowi sanitarnemu. Dla tych jest ten związek i do niego zapraszam. Tak. I my też możemy, tak jak niektórzy medycy, którzy już otrzymali wypowiedzenia, pewnego dnia dostać wypowiedzenie, że Polski już nie ma. I tam już nie będzie odwołania do nikogo, bo ci medycy mogą... Ci medycy mogą się odwołać jeszcze do sądu, a my już nie będziemy mieli żadnego sądu. Jeżeli teraz nie zaczniemy działać, to jutro już jest za późno. Także tak, żaden Strasburg nie pomoże. Będzie można poskarżyć się mamie.
i pomachać groźnie palcem w bucie. To jest tak mało, a ludzie nie mają. Otóż nie. Złudzenie. Złudzenie. Proszę pani, to co tutaj się wydarzyło dzisiaj, to, że państwo wykonaliście ten slalom i że zdobyliście wszyscy odznakę zuchową co najmniej za udział w tych podchodach, prawda, od strzałki do strzałki. Brawo! Brawo, szanowni państwo, to naprawdę na wojnie, żeby się wykazać, to wojsko wcześniej przez długie lata głównie ćwiczy przemieszczenie. To jest główny problem. Pozbierać się i z punktu A dotrzeć do punktu B. To jest klucz. I jak to możemy, to możemy też i inne rzeczy. I chciałbym państwu powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że po skasowaniu wcześniej medialnym czterech sal, po zastraszeniu, co tu dużo mówić, gospodarzy w kilku innych miejscach, biedny pan rektor uczelni konińskiej, mam nadzieję, że to przed sądem barwnie zreferuje, ale się sam tutaj zasypał, bo napisał do nas maile, które są wzajemnie sprzeczne, ale ta korespondencja, myślę, będzie dobrym materiałem, bo bądź co bądź uczelnia konińska jest uczelnią o statusie państwowym. To jest uczelnia publiczna, jak to się mówi, prawda? Więc, szanowni państwo, to, że po tym wszystkim wypełniliście te sale i wciągaliście tutaj kanapę i donosiliście krzesełka, to jest... rozstańcie się z takim negatywnym obrazem miasta Konina i okolic. Dlatego, że ostatecznie osiągnęliśmy zamierzony cel, zostało zrealizowane to, co zostało wcześniej zaplanowane i ja państwu bardzo za to dziękuję, ale będę jeszcze bardziej państwu zobowiązany, jeśli nie poprzestaniemy na tym i wstąpicie, towarzysze, gremialnie do partii i do związku zawodowego. Panie pośle, a czy defragmentacja tej myśli na kolejne małe partie to nie jest jakiś zgubny trend? Jeżeli jest korpus, prawicowa partia. No to jednak to się jakoś rozczłonkowuje i ginie może. To. Proszę pana, ma pan na myśli te tutaj piękne różnienie się wewnątrz Konfederacji. To pan ma na myśli, tak? Proszę pana, na to lekarstwo jest tylko jedno. Jeśli państwo chcecie huchać i dmuchać na Konfederację i chcecie, żeby ona trwała i piękniała i potężniała, to wzmacniajcie koronę. Ponieważ korona jest niezawodnym spoiwem, mediatorem i łącznikiem w Konfederacji. Wzmacniajcie koronę i to zwiększa prawdopodobieństwo, że nie wylecimy na najbliższym zakręcie. Z tego samego spotkania wielki jest wniosek generalny, że my na nikogo nie możemy liczyć, to sami musimy budować kraj pod kątem ekonomicznym. Militarnym, bo nawet przykład z Czechami mieliśmy teraz, że tego, inaczej nie na rady, bo nie mamy przyjaciół. Siekiera i kosa w każdym domu. Tak powinno być. Bardzo dobre. Szanowni Państwo, tam na końcu są książki, będą do nabycia, poseł Sochoczo wam podpisze, jeśli macie ochotę. Chociaż nie jest to obowiązkowe. Druga rzecz, WIG, niezależne związki zawodowe, wolność i godność. Związek zawodowy, tak jak już poseł wcześniej mówił, to jest święta krowa. Pod nic nie podlega, a dużo może. Dużo może pomóc pracownikom na zakładach, nawet samozatrudnionym. Ale i emeryci mogą. Emeryci, już się wpisali. Zaczynają do tego dochodzić. Nauczyciele się wpisują. Wpisują się lekarze. Dzisiaj też był z nami lekarz, który tam też się wpisał, no bo też miał problemy z izbą lekarską. Poradził sobie na razie z izbą.
związek już sproliferował struktury regionalne? Jeszcze raz? Czy sproliferował już struktury regionalne? Nie. I zachęcamy do odwiedzenia strony i podawania tej informacji dalej. Jest to jedna z niewielu rzeczy, która może od wewnątrz pomóc na zakładach pracownikom. Nie o to chodzi, żeby konfliktować pracowników z pracodawcami, ale żeby pracownicy, pracobiorcy mogli czuć się wolni i godni. A dzisiaj z tym sanitaryzmem jest, wiemy, co się dzieje. Szczególnie to się dzieje w korporacjach, szczególnie w zagranicznych, spółkach skarbu czy urzędach. Nie mam pojęcia, jakie są dostępne narzędzia płatne. Można wesprzeć na pewno przelewę. Zapraszam do postępowania do partii Grzegorza. Tutaj mamy kolegę, który będzie tworzył tutaj strukturę, jeśli chodzi o Konin. Z nim się kontaktujcie. Tam na końcu jest też lista obecności. Kto chce nam zostawić swoje namiary, to serdecznie prosimy. Będziemy następne wydarzenie gdzieś w ciągu 2 miesięcy organizować. Zobaczymy. Chyba, że Państwo zorganizujecie sami coś wcześniej i nas zaprosi. O. I trzeba siły zebrzeć w ten sposób. I życzę sukcesu, żebyśmy się mogli spotykać. Łączcie się, wymieniajcie się kontaktami bezpośrednio. Musicie się poznać między sobą, wiedzieć, gdzie mieszkają wasi znajomi, którzy tutaj dzisiaj się pojawili. Bo za chwilę mogą odciąć nam od systemów komunikacji. To mówił nam już Wojtek od początku. Pamiętajcie, to jest ważne. Szukajcie też jeszcze jednej rzeczy. Rolników, którzy produkują żywność dzisiaj. Pamiętajcie, Fundacja Rolnik Handluje. rolnikhandluje.pl. Rozwija się projekt właśnie lokalizacji gospodarstw rolnych. To jest projekt ludzi, którzy są obok ochrony. Rolnik Handluje. Wyszło tam region siedlecki i lewąski. To tak zapoczątkowali tam ludzie stamtąd. Nie. To jest Rolnik Handluje, to jest fundacja. Na gruncie podporządkowej ktoś tam będzie dzisiaj. Przemoc bezpośrednia. Pośredniczą tylko przekazywanie informacji. Bezpłatnie umieszczają tam informacje ludzie, gdzie się znajdują, jaki zakres mają swoich płodów rolnych. I korzystajcie też z lokalnych, tutaj blisko, gdzie macie. Szukajcie, żeby wiedzieć potem, gdzie trafić do kogo. Proszę Państwa, wszystko to być może i biuro poselskie, ale do prowadzenia wojny, jak wiadomo, potrzebne są 3 rzeczy. Po pierwsze pieniądze, po drugie pieniądze i po trzecie jeszcze więcej pieniędzy. I my nie mamy żadnych źródeł zasilania poza Wami, Szanowni Państwo. My nie jesteśmy na pensji i nie jesteśmy nagradzani. Bardziej, że pan poseł ma dużo barwy. Tak, to najlepsze słowo. Nie jesteśmy podłączeni. Więc jak Państwo wstąpicie do partii i do związku, to bardzo proszę terminowo opłacać składki. Panie pośle, tak, może tak brzydko spytam, ile tych kart tam pan poseł ma tak od tej pani Witek? Bo tak różne chodzą 130, 170. Proszę pana, udzielę panu bardzo precyzyjnej odpowiedzi, bo dziś mamy sobotę. We czwartek poszedłem na koniec korytarza w biurze obsługi posłów do działu finansowego i poprosiłem, żeby mi to wydrukowali. Tak? I wydrukowały mi bardzo miłośnie. Wydrukowały mi te rozpiskę i ja panu odpowiadam precyzyjnie, że pani marszałek Sejmu zaplanowała okradać moją rodzinę, biorąc moją żonę i dzieci na zakładników. Tak? Pamiętamy. Na dziś, czyli na przedwczoraj, więc po najbliższym posiedzeniu Sejmu, to znowu może ulec zmianie,
Na sumę, proszę Państwa, która została wyliczona bardzo ściśle, to jest połowa mojego uposażenia i połowa tak zwanej diety poselskiej. I to razem, proszę Pana, do 2024 roku, czyli już po zakończeniu tej kadencji Sejmu, więc może to jest forma gwarancji, że ja się dostanę do Sejmu w następnej kadencji, bo mam płacić, czyli inaczej mam tracić, nie płacić, bo to nie ja gdzieś noszę, tylko mnie potrącają i to razem jest, proszę Pana, ponad 280 tysięcy złotych. Tak? I to Państwu mówię, żebyście Państwo wiedzieli, że mamy do czynienia z ludźmi naprawdę dość bezwzględnymi. No. A na Panią Witek to nie ma lekarstwa? Proszę Pana, jedno jest rozwiązanie. Wstępujcie, towarzysze, do partii i wprowadźcie, bo ja się urodziłem za starego reżimu i ja tak, wie Pan, bo za młodu mi do głowy nie przychodziło, że ja będę jakąś partię zakładał i sam do niej wstępował i dlatego, wie Pan, to nawet tak szydziłem z tego, prawda? Tak, więc jedyne rozwiązanie jest takie. Proszę wprowadzić do następnego Sejmu więcej posłów Korony w Konfederacji i proszę podnieść nasze koło do rangi klubu poważnego, parlamentarnego, bez którego nie będzie można szastać zdrowiem, życiem i majątnością Polaków. Zobaczcie Państwo, jesteśmy tu już u Was kolejną godzinę i zobaczcie, jak to działa. Pandemia, a teraz wojna, dobra na wszystko, o czym w ogóle nie mówiliśmy. I ja się słowem nie odezwałem o rachunkach za prąd, za gaz, o inflacji, o bankructwie, o zlikwidowanych interesach, o cenach węgla i nawozów. Tak? Zobaczcie, jak skutecznie to wszystko zostało, jak zasłona dymna została postawiona i ludzie nie konfrontują się z rzeczywistością. Godzą się na to, żeby rządzili nami ludzie, którzy wpędzili naród w depresję, doprowadzają dzieci i młodzież do samobójstw, likwidują polskie interesy, podnieśli kilkadziesiąt podatków i wprowadzili nowych w tej kadencji tylko. I tylko moje koło nie głosowało za tymi podwyżkami podatków. Tak się składa, że tylko my. Chciałbym, żeby było inaczej. I więcej jest takich rzeczy, w których tylko my. Tylko my, Szanowni Państwo, tylko Konfederacja. To jest aż śmieszne i straszne jednocześnie, to jest jak jakiś sen, Szanowni Państwo, tak, że można być jedynym, tak? My, nasza formacja, Konfederacja. No więc na bezrybiu i rak ryba, popierajcie tego raka, to może gdzieś tam dopełzi. Ja tak próbuję, bo być może zamykając to wykluczenie Konfederacji przez media, to jest akcja liczona teoretycznie na zmniejszenie zasięgów, a praktycznie to jest, ona jest adresowana do elektoratu własnych. Proszę Pana, te działania mają na celu zadanie nam, mnie osobiście na pewno, śmierci cywilnej. Ale tam rośnie. No. Niezbadane są ścieżki opatrzności. Jeśli jeszcze żyjemy, no to przynajmniej, Szanowni Państwo, no przynajmniej jedną rzecz. Panie Boże, jestem wszystkim jedna rzecz dobra, taka mianowicie, że aktywność polityczna Polaków jest dość ograniczona na poziomie niespełna 50% i w tej puli poruszają się wszyscy, tak? W przypadku Federacji możemy mówić albo o przepływach, albo o polskich nowych. Ja bym bardzo chciał, żeby się obudzili ci śpiący rycerze. Ja bym bardzo chciał, żeby się Polacy troszkę wybudzili, bo są operowani na portfelu własnym. Własne dzieci, tak? Już je tracimy, prawda? Ci, którzy się ich dokowali. Więc naprawdę czas najwyższy się obudzić. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję.
Aliska, to ty idź, Pawle, tam i zabij.